wiosną inspirujemy się do nowych działań, szukamy środków. Czas lata to jest czas przemyśleń, czas budowania scenariuszy i można jesienią rozpocząć od tego, żeby zacząć te spektakle realizować. I na ten etap dość trudny, nie zostawiamy opiekunów grup samych. Zapewniamy konsultacje. Konsultacje, które będzie prowadzić pani Lucyczyk, wieloletni pedagog teatralny z wieloletnim doświadczeniem. I tutaj zadaniem pani Lucyny będzie oglądanie tych spektakli. Oglądanie, wskazanie, co można poprawić, nad czym pracować, jak zmobilizować grupę. Jeżeli są jakieś problemy w zespole, to pani Lucyna też będzie wskazywać, co poprawić. Tutaj rekrutacja będzie przeprowadzona od połowy września do końca września. Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Tutaj mam nadzieję, że jak najwięcej zespołów skorzysta z tego, bo jest to jednak możliwość najlepszej formy zdobycia wiedzy, kiedy na konkretnym materiale dowiadujemy się, co można zmienić, co można poprawić, w jaki sposób jeszcze to poprawić, żeby też jak najlepiej to wszystko wyszło. I etap trzeci, czyli teatralia. Tak jak powiem, one będą bogatsze niż zwykle. Warsztaty teatralne, które zwykle się pojawiały, w tym roku postanowiliśmy przeznaczyć na nie aż 40 godzin. Przeznaczyć miejsce dla 60 osób. I warsztaty mają zakończyć się happeningiem, taką formą, która będzie też interaktywna. Warsztaty prowadzą animatorzy ze Stowarzyszenia Tarta, którzy u nas też prowadzili zajęcia w ramach lata w teatrze. Przegląd zespołów, tak jak powiedziałam, też dorosłych, bo od zeszłego roku ta forma też obowiązuje. Mamy dwa zespoły zawodowe. Będzie to Dolina Muminku w listopadzie. Jest to spektakl Studia Teatralnego Koła, który objeździł część Polski w ramach projektu Teatr Polska. I mamy spektakl dla młodzieży, dla dorosłych, akt 1925. Jest to teatr ruchu. Jest to forma pokazania procesu Kawki w formie ruchu. Prowadzą to spektakl reżyserowany przez panią Ewelinę Ciszewską ze studentami ostatnich lat szkoły teatralnej. Do tego będzie panel dyskusyjny, na którym mam nadzieję, że z państwem się spotkam w listopadzie. Panel dyskusyjny otwarty, po co teatr amatorski. I on będzie odbywał się podczas teatraliów. Chodzi nam o zastanowienie się nad tym, po co robić teatr, czy jest sens i co daje, a czego nie daje, na podstawie doświadczeń osób, które brały udział w projekcie. I etap ostatni. Prezentacje. Tutaj, tak jak powiedziałam, no, prezentacje spektakli wyróżnionych w ośrodkach. Ja nazwałam je bardzo ogólnie, że osoby, którym grozi wykluczenie społeczne. Mam nadzieję, że nikt z państwa się tutaj nie będzie gniewać na mnie. Ciężko było mi nazwać je jakoś tak w jakiś sposób razem. Natomiast są to te ośrodki, w których dzieci, powiedzmy, ze szkoły, nie wiem, na przykład ze szkoły z drugiego końca Tomaszowa, nie mają szansy poznać dzieci na przykład z domu dziecka i na odwrót. Nie o to chodzi, żeby teraz na siłę spróbować te osoby integrować, ale żeby na przykład skłonić do jakiejś tam refleksji, ale też żeby pokazać, bo ja mam ze swojego doświadczenia, wiem, że jak dzieci zobaczą, że inne dzieci zrobiły coś i to się podoba, to jest coś takiego, że one też chcą. I też w jakiś sposób inaczej to odbierają niż wypowiedź dorosłego, niż wypowiedź osoby, która jest może dla nich autorytetem. Czy tak będzie polegał? Etap prezentacji jest od pierwsza połowa grudnia 2012 roku. I ostatni etap, 17 grudnia, podsumowanie, rozdanie certyfikatów. No i wspólne cieszenie się z tego, że projekt przebiegł i miał bardzo duże skutki. Żeby projekt wychodzenia do szerszego grona, no to ja już mam od kilku lat, bo ja się wychowałam w takim teatrze, który akurat działa bardzo mocno w różnych kręgach społecznych. Do tego stopnia, że w stanie jeździć samochodem i po różnych wsiach i nawet na łąkach, na polanach czy na prywatnych podwórzach prezentować spektakle.
Natomiast pomysł, żeby uruchomić to w Tomaszowie, to wyniknął z obserwacji. Z obserwacji przede wszystkim z tego, że te grupy, które tutaj działają, trochę izolują się. I też z tego, że jest duży potencjał, jeśli chodzi o osoby działające w ruchu amatorskim. I warto, żeby te osoby się kształciły, rozwijały i żeby to poszerzyć. Projekt rozpoczynamy już teraz, czyli pod koniec lutego i będzie trwał aż do 17 grudnia. Jest złożony z 4 etapów i jest adresowany do, tak naprawdę, jakbyśmy szukali adresatów, to od wieku dziecka w szkole podstawowej po osobę w wieku senioralnym. Pierwszy etap, czyli warsztaty, inspiracje są kierowane dla młodzieży, opiekunów grup teatralnych oraz seniorów. Ale w przypadku etapu trzeciego pojawiają się także i dzieci, i członkowie grup teatralnych. Także jest zasięg wiekowy jest bardzo duży i też celem projektu jest to, aby te grupy łączyć i aby jakikolwiek dialog nastąpił pomiędzy osobami w różnym wieku i też z różnych środowisk, bo w projekt włączone są także instytucje wspierające osoby, które gdzieś może są zagrożone wykluczeniem społecznym. W przypadku pierwszego etapu, czyli warsztaty, które obejmują 84 godziny zajęć, to już teraz i do 14 marca można składać zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego no, kolejność będzie jakby takim priorytetem oraz to, czy osoby deklarują udział we wszystkich zajęciach. Osoby te mają pierwszeństwo. Można także brać udział w pojedynczych sesjach warsztatowych. Koszt udziału w całym tym pierwszym cyklu to jest 60 zł. W drugim cyklu, czyli konsultacje dla amatorskich zespołów amatorskich, koszt jest zerowy. Tutaj jest wolny udział, z tym, że jeżeli będzie bardzo dużo chętnych, to wiadomo, że będziemy jakby pierwszeństwo będą miały te osoby, które uczestniczyły już w tym pierwszym etapie. Trzeci etap, czyli teatralia, tutaj jest wstęp wolny, kosztów żadnych nie ma i ostatni etap też jest bezpłatny, gdzie jest forma integracji pomiędzy różnymi społecznościami, różnymi grupami wiekowymi czy społecznymi. Okazało się od momentu, kiedy Państwo są zaproszeni, że dostaliśmy pieniądze na jeszcze jeden projekt z Urzędu Miasta. Jest to projekt składany z ramienia Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. I projekt jest pod nazwą Z miłości do sztuki. Projekt, który zakłada dwa działania, czyli grafikę projektową, warsztaty miedziorytu, mozaiki i batiku oraz druga nazwa, wakacyjny romans z teatrem, warsztaty międzypokoleniowe. Będzie to taka forma półkolonii teatralnych dla osób, dla seniorów, dla młodzieży, które będą przez 2 tygodnie pracować nad spektaklem. Może krótko mówię tylko o grafikę projektową. Grafika projektową to warsztaty od kwietnia do grudnia. Mamy te 3 etapy i prowadzący to są tak: Anna Maria Jurewicz, Bartłomiej Michalski, Marzena Łukaszuk, Izabela Pelska-Stopczyk. Osoby zawodowo zajmujące się formami graficznymi. Jeśli chodzi o wakacyjny romans z teatrem, utworzyliśmy 2 grupy. Mamy miejsce na 30 osób. Jedna grupa to jest grupa aktorska, skupiona głównie na pracy z tekstem, na dialogu scenicznym, elementach dykcji, emisji głosu i na zadaniach aktorskich. Druga grupa będzie grupą wokalno-aktorską. Ta grupa będzie się koncentrować na piosence aktorskiej, na utworach wykonywanych w chórze lub solowo. I tak jak nazwa mówi, też za aktorskie, dykcja i emisja głosu. Taki podział też ze względu na to, że działa przy, zauważamy pracę też chóru, pracę osób i młodzieży, która gdzieś się pojawia, która też jest zainteresowana edukacją muzyczną, ale taką edukacją pod kątem piosenki aktorskiej, czy budowania takich spektakli muzycznych. I tutaj osoby będą przemieszane. Młodzież i seniorzy w tych grupach. Też celowo. Chodzi nam o integrację, o poznanie siebie.
Żeby jeszcze było w tym wszystkim więcej tego efektu dodanego, jest próba skłonienia tych osób do znalezienia wspólnych problemów, wspólnych. Forma widowiska będzie zbudowana głównie przez uczestników. Przez to, jakie teksty wybiorą spośród zaproponowanych, jakie piosenki i taki właśnie forma tego typu widowiska będzie efektem końcowym. Zajęcia prowadzą Karolina Suchodolska, aktorka po Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej, związana z teatrem Lalem Buratino, z teatrem w Koszalinie. Osoba, która prowadzi warsztaty z dziećmi, z młodzieżą, ale także jest, robi formy takie jak animacja poklatkowa i wygrywa między innymi na międzynarodowych konkursach. I mamy osobę do prowadzenia drugiej grupy, Magdalena Cysewska, wokalistka, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Prowadziła u nas zadania, działania w Lecie w Teatrze w grupie muzycznej i we współpracy z panią Karoliną Krupińską, która będzie zajmować się akompaniamentem. I jest to osoba, którą znamy z prowadzenia tych działań w sekcji Ad Libitum, sekcji wokalnej. I pokaz kończący będzie miał miejsce 2 września. Wtedy zaprezentujemy część prac już wykonanych na zajęciach plastycznych, grafice projektowej oraz spektakl, który powstał w ciągu 2 tygodni zajęć. Bo taki generator to nie jest taka prosta sprawa. Jakby mógł sądzić, jakby twierdził ten czy ów. Jest siostra Trema, krótkie prawa i zwykły lek.